I ten cycek możecie przebić zawsze. Człowieku, jadę 10 na godzinę, co jest? Siemaneczka czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi tym razem mam dla Was prezentację nowego czołgu premium, który będziecie mogli zdobyć za grę w trybie mirny 13. I jest to oczywiście Obsydian, pewnie znany Wam lepiej jako Rozanow. Radziecki czołg średni, premium 8 poziomu, który wyróżnia się bardzo szybkostrzelnym dziełem kalibru 85 mm i niezłym, jak na meda, pancerzem. Zagramy nim kilka bitew, ale wcześniej mam dla Was krótkie ogłoszenie. Serdecznie zapraszam Was do internetowego sklepu Eneba, gdzie kupicie gry i nie tylko w bardzo atrakcyjnych cenach. Przykładowo, 24 października będzie miała premierę gra City Skylines 2. I na Enebie kosztuje ona 145 zł. Tymczasem na Steamie jest to wydatek dużo większy: 231 zł. Jak widzicie, policzyłem to już różnica to 86 zł. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy, dlatego opłaca kupować się na Enebie. Do tego macie tutaj jeszcze całodobowe wsparcie, bardzo pozytywne recenzje i mnóstwo form płatności. Jest tutaj moi drodzy: Porcel Eneba, Blik, przelew, karta kredytowa, debetowa. Naprawdę jest tych opcji bardzo dużo. Znajdziecie tutaj również karty podarunkowe do Spotify'a, Netflixa, Discorda, naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście nie można zapominać o doładowaniu telefonu. Także jest opcja, aby tutaj to zakupić. Także serdecznie polecam, link macie oczywiście w opisie. Na dzień dobry dostajemy mapkę Zetokerybacka, losowanie na ósemki. i co bardzo dla mnie szczęśliwe nie ma po więc będę miał spokój ducha. Nic nie będzie strzelać w nas z satelity. No i kiedy tutaj się ustawiamy, to wypadałoby co nieco o pojeździe powiedzieć. Zagrałem nim już kilka bitew, także mniej więcej wiem, czego się, moi drodzy, spodziewać. Także spokojnie już mówię, jak to wygląda. Bo pojazd uważam, że jest bardzo ważny do omówienia. Ma wiele takich wad, które może nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale wyjdą właśnie po bitewkach. Także zaczynając od działa. Działo ogólnie jest zaletą. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć. To jest działo, które ma... Niesamowity DPM, jeden z najlepszych na 8 wśród medów. Oczywiście wiąże się to z tym, że strzelamy bardzo dużo na minutę i tak dalej, ale za mało. Trzeba mieć idealną sytuację non stop cel, żeby ten DPM wykorzystać, więc to jest faktycznie bardzo istotne. Trzeba tak naprawdę cały czas trzymać ten lewy przycisk myszy, bo inaczej zrobisz bardzo słaby wynik. Jeśli snajpisz tak jak teraz i strzelasz pojedynczo, to to się nie opłaca. To jest bardzo słabe. Niestety w mieście. Też nie jest dobrze tym czołgiem walczyć, do tego przejdziemy za moment. Także działo, ogólnie jest dobre, ma damage bazowy 200, penetrację 212, szybkie pociski, goldowe pociski, zobaczcie, taki sam damage, penetracja 242, no to już całkiem nieźle i szybkie pociski. Ale tych goldowych pocisków nie będziecie chcieli wozić dużo i używać dużo, no chyba, że macie gdzieś kasę swoją. Dlaczego? Dlatego, że pocisk podstawowy kosztuje 200 coś, goldowy 4400. I teraz wyobraźcie sobie, że ja co 4 sekundy wystrzeliwuję tak drogi pocisk, ja zapłacę fortunę, ja wyjdę na minus. Ten koszt pocisku goldowego jest nieadekwatny. Ten pocisk powinien kosztować z 3000, z 2800 przy tak niskich uszkodzeniach. On zdaje bardzo mały demet, trzeba się nastrzelać mnóstwo, także wyjdziecie na pewno tym pojazdem szybciutko na minus grając goldowym. No po prostu mówię na ten problem, zwracam uwagę. Jeśli chodzi o resztę, czyli czas celowania, celność, to wszystko jest oczywiście eleganckie, więc tu problemu nie ma. I jeszcze tylko dopisałbym do minusów opuszczanie, które jest skromne jest to 6 stopni. Także opuszczanie, no niestety szału nie robi. Także tyle na temat działa. Teraz żywotność. Pojazd, zresztą to powiedziano w filmie Wargamingowym, ma wyróżniać się tym, że jest odporny na ostrzał, jest takim opancerzonym medem. I to jest trochę prawda, ale trochę. A dlaczego nie bardzo? Ponieważ, moi drodzy, to wszystko zależy co do was strzela. Ten czołg ma... Powiedzmy, że ok, kadłub, nic specjalnego, da się go przebić. Ma wiele weak pointów, dolna płyta, włas kierowcy. Wieżyczka wydaje się być dobra, ale ma taki cycek, co nie? I ten cycek możecie przebić zawsze, jeśli macie działo kalibru przynajmniej 106 mm, czyli wszystkie czołgi, z działem 120 mm. Powiedzmy, że Super Conqueror, Conqueror, wszystkie jakieś takie radzieckie czołgi typu KW-3, Stolwojewska 2 ma, IS, IS-2, wszystko to was leje po dachu zawsze. Zawsze, zawsze, zawsze. I to jest ogromny problem. Grasz sobie na wieżę, myślisz, o fajnie będzie. Jakiś czołg ma w miarę duży kaliber i nic, nic nie blokujesz. Wszystko wchodzi jak masełko. Także na ten problem zwracam poważny uwagę, bo to mnie Zdenerwowało, grałem sobie na wieżyczkę, myślałem o fajnie jest I nagle gości mi przebijał za każdym razem, ja byłem leciutko tym załamany Także to jest poważny problem HP też nie mamy tak dużo jak na meda opancerzonego, wytrzymałego, jest to 1300 Ja mam 1430, bo dałem sobie wzmocnienie, tutaj macie moje wyposażenie I teraz tak, to była żywotność Został nam temat na pewno jeszcze mobilności, pojazd jest bardzo wolny Musisz mieć na tym turbo. To nie jest tak, że może założę turbo. Musisz. Nawet nie myśl że wejdziesz tym bez turbo, bo mocna to jest fatalna. Prędkość maksymalna jeszcze OK, 42 do przodu, ale już jest bardzo źle z mocą. na To jest to 13 koni, naprawdę katastrofa. Także trzeba, trzeba tutaj od razu mówię, turbo mieć. Nie ma dyskusji, bo idzie się bez tego załamać i nigdzie nie dojedziecie. A no w Niestety trzeba tym dużo podróżować, żeby znaleźć fajny przestrzał i nie zrobić 500 uszkodzeń. Co do innych elementów, warto jeszcze odnotować zasięg widzenia. Jest on skromny 380 metrów, kamuflaż jest dobry. Kamuflaż jest spoko. Także to w sumie były wszystkie takie najważniejsze elementy plus ukryte wady tego pojazdu. Na to ukryte wady, czyli drogie pociski goldowe i, i dach. Na ten. Zwracam bardzo dużą uwagę, bo wiem, że to było rzadko przeze mnie omawiane wcześniej, a teraz już wyszło szydło z worka. Wiecie co, pojedziemy? No bo wypadałoby ruszyć dupsko, zrobić jakiś lepszy wynik, bo na razie to głównie oglądam bitwę. Tornwagon dostał ładnie w bok, Jeszcze super tutaj nasi w niego przymierzyli. TSIK 54 będzie chyba bokiem do mnie. Cześć kumplu. Okej. Okay. Mój pancerz coś mało odbija. Pancerz, proszę się obudzić. Pancerz, proszę działać. Dobrze, że nie ma chyba Tedeka tutaj żadnego, bo byłoby bardzo krucho ze mną. Ten tornwagn uparty na mnie. Ok, obracę się. Mamy go bokiem. I powinniśmy go teraz zasypać pociskami. On ładuje bardzo długo. My ładujemy stosunkowo szybko. I udało nam się go zniszczyć. To był wyjazd kosztowny. Trochę się nie spodziewałem, że aż tak, ale wyszło nawet nawet. Zagrałem tym czołgiem kilka bitew, i mój rekord jak na razie to jest 3800. Najczęściej jest to wynik poniżej 2000, więc ta bitwa jest jedną z lepszych, jakie zagrałem. Ktoś powie, beznadziejnym graczem jesteś. Można tak powiedzieć, można tak sądzić, natomiast moja opinia jest taka, że ten czołg jest tak wolny. I tak trudno jest tym po prostu się dobrze ustawić, żeby mieć non-stop przestrzał, że po prostu nie da się w tym robić niesamowitych wyników regularnie. Można zrobić dobrą bitwę, jak czołgi wychylają pod ciebie i tak dalej, ale najczęściej nie ma jak zrobić super wyniku, bo bitwa jest za szybka, a ty jedziesz, a jak już masz okazję, to strzelasz raz za 200, nie całe. Bo zobaczcie losowanie najczęściej, widzicie jaki demecz? Nie, nie 200. 190, 148, 187, 198. Ten demet zwykle jest mniejszy niż te 200. To też mnie boli. Nie dość, że średnia jest tragiczna, co jeszcze i tak strzelam poniżej średniej. Więc naprawdę. No, można powiedzieć, że niewesoło. Ogólnie można przyjąć, że cały czas narzeka na ten czołg. Ja nie narzekam, ja po prostu przedstawiam fakty. Czołg nie jest OP. I. Oczywiście to dobrze, że Wargaming nie wypuszcza jakiejś OP premki, ale jednocześnie no szkoda, że czołg jest y, jako nagroda, bo to jest jednak nagroda za mirny, średnio atrakcyjny. Gdyby ktoś mi zadał takie pytanie, czy będę chciał nim grać, powiedzmy przez y, jakiś tam czas, tylko nim pod zarobki? Na pewno nie. Nie nadaje się do takiej funkcji, nie chciałbym tak nim grać, więc tutaj od razu mówię, że do tego się dla mnie nie nadaje. No ale bitwa... Naprawdę, już taka jedna z moich najlepszych 3000 uszkodzeń mamy. Możemy zaraz mieć jeszcze więcej, bo tam. No. Jest bicie na skorpiona. Ktoś powie: Hajeki ładuj! Hajeki ładuj! Ale nie, nie, nie. Hajeków tutaj nie chcę używać. Wydaje mi się, że to może być słaby pomysł. Gościu poległ. Nic tutaj więcej nie wskóramy. Jeszcze jest tam skorpion daleko w J1. Ale czy ja tam trafię? Panie, panie, panie. panie. Zobaczmy. Blinda. No nie. Nic z tego. Tu jest taka szczelina, ale no weź tam, weź tam traf, No niestety nie udało się. W tej bitwie starałem się grać bardzo mało na goldzie. Zobaczymy, jak wygląda zarobek. Kurka wodna, jestem w szoku. 3,5 tysiąca uszkodzeń. Emeczka, 400 pasiście. No naprawdę, tutaj już trochę postrzelałem. 106 tysięcy kasiory z kątem premium. Wydatki, oczywiście, duże. I na czysto mamy 40 tysięcy, ale to wiadomo. Bitwa jaka? No, bardzo dobra i do tego oszczędnie. Dlatego trzeba naprawdę pamiętać, aby te goldowe pociski były używane w ostateczności. No, ale jak rzuci na dychy, to i tak nie będzie raczej grać miał większego wyboru. Lecimy dalej. Tym razem mapa Paryż i znów losowanie na ósme tury. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to to, że jako, że wyszedł nowy patch, oczywiście mogą pojawić się pytania, co z modami. Postaram się jak najszybciej zaaktualizować paczkę modów, która oczywiście będzie w opisie filmu, także tutaj będę starał się działać jak najszybciej. Jak widzicie, moja mody już używam, testowałem i wszystko działa w miarę elegancko, także chyba będzie z tym dobrze. Co jeszcze warto odnotować, dostaję bardzo dużo pytań w komentarzach, tak, czytam je oczywiście, Nie. co z nowymi czołgami za obligacje, więc widziałem odpowiedź jednego z pracowników Forgaming na forum WOTA, że wiedzą o tym, że dalej nie dodali, ale na razie jeszcze trzeba się wstrzymać. Dalej trzeba czekać, także naprawdę, no, bardzo trudno jest powiedzieć, kiedy one będą dodane. Musimy po prostu uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość. Choć wiem, że wielu graczy cały czas te obligacje trzymało, aby nie wydać jej głupio za wcześnie, a potem żałować. No słuchajcie, jak naprawdę Wam zależy na czołgu, no to kupujcie, no bo może to się zajść nawet jeszcze z miesiąc, jeszcze z dwa, także tutaj to może być proces długi. W tej bitwie mamy taką sytuację, że naprawdę no trzeba cisnąć, bo sojusznicy są bardzo zdecydowani. Tego t trzy powinniśmy rozkrepać bardzo ładnie. Nasi tutaj pomogli mi na tyle też mocno, że to wyszło superancko. I teraz mamy cel Jocha. On ma działo nie wiem jakie, ale chyba na żadnym nie przebije mnie, także to będzie raczej elegancko wyszło. My golejemy po garnku. Gwardzista z prawej strony już faktycznie takim kłopotem jest. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle i nie będzie do mnie strzelał. Nie mogę go trafić i przebić. O, ładuję golda. Teraz zobaczymy, czy gold będzie skuteczniej niż oby. Nawet z Golda nie wchodzi. No co za dziadostwo. Niby garnek. Ale zobaczcie, jak się męczę. Nawet na garnku, kurde, goście ma niezły pancerz. Ja chciałbym też mieć na garnku taki pancerz. No co jest? To są łatwe strzały niby. No zobaczcie ta odległość. Znowu nie weszło, no co się dzieje? No. Come on! Załamkę, nie no, serio, to było dla mnie załamujące. Uważam, że ta skuteczność tutaj to naprawdę lipa straszna. Dolna płyta, ha już niestety nie dla mnie. Kolega mi tutaj wyparował. I6 ma w miarę dobrą pozycję. No i on tutaj raczej będzie nie przybijał bardzo gładko, to mnie trochę niepokoi. Ja próbuję tego gracza w gwardziście zdjąć po wieży goldowym pociskiem, no bo to jednak wieża. No i 6 też jest dość twardy, więc goldowy pocisk jest na razie uzasadniony. Jak już będą jakieś te deki typu Skorpion, zmienimy pocisk na zwykły. No, nawet z Golda nie mogę przebić Isa. Kurde! Ale jak już we mnie, co nie? Znowu nie przebito pancerza z Golda. Co jest? Kurde! Jestem leciutko załamany, widzowie. Nasi tutaj wyjechali, zrobili sieczkę, a ja się pierniczę, panie, i nie mogę nic przebić. Jedziemy dalej. Tutaj i Scorpion i Forest są po prawej stronie. Zwyniłem pociski już na te oszczędne, żeby nie zapłacić fortuny, choć i tak już coś czuję, że mogę zapomnieć o wyjściu na czysto w tej bitwie. Jeden gościu poległ. ścigamy się, ścigamy, ale zobaczcie, że ciężkie jadą podobnie do mnie, jak najszybciej. <laughs> no to jest problem, to jest duży kłopot. RHM jak się pojawił. Wow! No się go nie widzą dalej. Znaczy no część widzi, no część nie. <laughs> Jaki niewidzialny gość. RHM. Ale ninja. Mamy tutaj fajny cel. Jest to skorpion kolejny. Nie używam hajaków, bo jest za duże ryzyko, że pojawi się coś innego i potem będę żałował. To by miało sens, jakbym był w stanie, wiecie, strzelać w gościa, który jest y, pewny i będzie długo żył. Jeszcze mamy Iwena. Już nie zdążyłem w niego strzelić. Koniec. 15-2. Błyskawiczna bitwa. Ale zrobiłem wynik, uważam dlaczego, bo pocisnąłem jako jeden z pierwszych. Byłem mega odważny, wyjechałem na to testo 3. Cały czas dusiłem W. Gdybym miał lagę mózgu, zdarza mi się, wiadomo, ta bitwa byłaby dużo słabsza. Takim czołgiem koniecznie. Turbo trzeba bardzo dobrze widzieć sytuację, wiedzieć od razu, kiedy cisnąć, do przodu, do przodu, do przodu, i wtedy da się zrobić jakiś wynik. Ale też muszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Zobaczcie, jakie ja robię wyniki. Okolice 3000 dostaje MK, pierwszą klasę. No, ludzie na razie tym nie grają najlepiej. No, nie, nie, nie. Na razie ludziom chyba nie idzie za bardzo tym pojazdem. Za tą bitwę mamy 11 tysięcy na czysto. Dlaczego? Bo zapłaciłem fortunę za municję. Początek bitwy na łapie dębina i mamy już cel jest to buraz, który powinien dostać, ojejciu, piękny strzał w gąsienicę i mamy już tysiąc poasyjście. Początek rewelacyjny. Oczywiście to nie jest tak, że ja w gąsienicę mu mierzyłem, po prostu tak poleciało szczęśliwie, ale nie będę narzekał. Jadę ogólnie do, do miasta dlatego, że to jest taki pojazd, w którym trochę się gra jak ciężkim. Uważam, że jadąc na wodę mogłem tylko wpakować się w terapaty, tam jest bardzo mało moich słuszników, a tutaj... Mam wsparcie, wydaje mi się, że damy radę, także trzeba teraz tylko wjechać do miasta. Patrzę na prawo, czy tutaj nie ma tego Iwena, bo on wcześniej się kręcił w tej okolicy. I mamy teraz, ojojoj, cel poważny, jest to dwurura, którą chcę postawić na traczku. Na traczku jej nie postawię niestety, nie da się. Za szybko spierniczę, ale jeszcze ją troszeczkę obijemy w dolną płytę. Gość robi sidescrapa, to jest mądre co robi. On raczej tutaj będzie dla mnie dużym wyzwaniem, więc... Trzeba naprawdę się rozglądać. Jeszcze te 3-2. No na dwie ósemki się bić titem, to naprawdę uważam, że nie jest to zbyt odpowiedzialne Uważam, że gościu wyjedzie mi tutaj. O, on się wychyla. On ogólnie taki się wydaje być bardzo pewny siebie. Ja nie wiem z czego to wynika. Czy on ma tutaj jakieś większe wsparcie? Chyba nie, no nie wydaje mi się. Więc yy, jeśli ktoś do mnie dojedzie, powinniśmy go na luzie porobić. Ja go sam czy porobię, to już jest. Dobre pytanie. Jeśli zrobię tutaj skrapa, nic mi nie będzie przeszkadzać na boku. Może tak? Oj. Oj, 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 oj. No, moi drodzy zbiorniki. Teraz silnik. Kurde, Bella. No, słabo. No, to słabo troszkę. Powiem, powiedział, że jest. Zdejmę mu gąsienicę, to może go kto inny będzie farmił. Ale powiem wam, że jestem lekko przerażony tym, co się tutaj odwaliło. Arta jeszcze nie. O, 19! No to nawet spoko. 19 mogę znieść. Czyli co, Seid tym nie mogę porobić. Na mnie tutaj rozszarpała i jeszcze wszystko popsuła: zbiorniki, silnik, człowieku. Jadę 10 na godzinę. Co jest? Przed wami widzowie najwolniejszy czołg wod. Ale na serio, ta prędkość mnie już troszeczkę dołuje. Na szczęście mamy kumpla, który wpakował nam się pod celownik. Niestety, tylko na chwilę. WZ tutaj już się skitrała, także niestety więcej jej raczej nie zrobię. Ale dostałem troszeczkę po asyście. Mamy testo 3 w okolicach kapa Wroga, ale na niego nie ma bicia. Nie ma wyboru, muszę cały czas cisnąć do przodu i naprawić ten cholerny silnik. Trochę teraz żałuję, że tak zagrałem i wychyliłem na tą dwórkę. No ale nie sądziłem, że tak źle to się po prostu skończy. Kim Jon. No, już jest poza zasięgiem tutaj nie zrobimy mu żadnych uszkodzeń, ale Skorpion wychyla. Skorpion jest bardzo pewny siebie, jeszcze ten lajcik. Mamy jeszcze T69, dobra, zobaczmy. To jest taki strzał, wydaje mi się, w miarę łatwy. Dostał 218. Gościa wywaliło? Ej, chyba tak. Kupson, przepraszam, przepraszam kumplu, ale... Jaką on, on, jak on ma lipę? Jezu, jak musi być mu smutno teraz... Ojoj, ojoj, oj, 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 Co jest, kurna! Co jest? Skorpion na goldzie. Multi się tak zajął awkiem, że w efekcie praktycznie wyparował. To się nazywa być kasztanem. No, niestety, chciwość na bicie łatwego damage'a na awku. Ale skorpiona, wydaje mi się, że tutaj nasi. O, z moją pomocą wyjaśnią błyskawicznie, i jeszcze jest kwestia tego: wiecie kogo? Baboka. Babok gdzieś tam też powinien być. Test 103 tutaj chyba dostanie od Bezety zaraz. Już widzę tą bezetę, która wali za milion. Choć coś nie strzela, chyba ładuje. Dobra, okej, okay, poszło gładko. Arta utonęła, a to ham. A to gościu, naprawdę jestem wkurzony teraz. Wydaje mi się, że 3000 uszkodzeń mamy, bo tam było dużo strzałów na ślepo, ale bardzo duży fart, bardzo duży, że ten T69 na awku się trafił. I zrobiłem bitwy, naprawdę uważam, że eleganckie na tym odcinku. Trzy bitwy, trzy w miarę udane. Ktoś teraz powie, ten czołg nie jest taki zły, multi znów narzeka niepotrzebnie. Uważam, że to były bitwy szczęśliwe. Byłem w stanie szybko dojechać zawsze do celu. To jest ważne. Po drugie, miałem dobre drużyny. Po trzecie, widzieliście tylko bitwy na ósme tiery. Postaram się nagrać jeszcze jeden odcinek o tym czołgu, jak rzuca na dziewiątki, na dziesiątki. No ale na razie takie tiery mi rzuciło na żywo. Zagrałem trzy bitwy z rzędu i tak po prostu wyszło. 3400 na czysto teraz 70 tysięcy, bo bardzo oszczędzałem. Cały czas się pilnowałem. Gdybym grał na godzinę, zrobiłbym 4000, uważam. Dużo łatwiej byłoby z dwórką, a tak miałem oczywiście inne podejście. Przede wszystkim mądrze celować, ostrożnie oddawać strzały, żeby nie było lipy. Także to jest Obsydian. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Tyle moi drodzy ode mnie. Czekam na Wasze komentarze poniżej. I do zobaczenia. Pa Pa!